Wyobraźcie sobie, że moglibyście żyć wiecznie, zyskać nieśmiertelność i obserwować świat zmieniający się przez wieki. Tylko czy ta wieczność w samotności miałaby w ogóle jakiś sens? Szykujcie chusteczki, dlatego że mam dla Was wielkobukowy patronat, który Was zachwyci i wzruszy do łez. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny wiosenny dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Nadszedł czas na jeden z najpiękniejszych wielkobukowych patronatów, czyli na Mam na imię jutro Damiena Dibena, który recenzuje dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Albatros. To poruszająca serce opowieść o wiecznym życiu, o wierności i o nieśmiertelnej przyjaźni przez całe wieki. Warto, sami zobaczcie. Ta opowieść zaczyna się przed wiekami w XIV stuleciu, kiedy przez Europę przeszła czarna zaraza, zabierając ponad połowę jej mieszkańców. To właśnie wtedy ktoś odnalazł sposób, by przetrwać, by uciec przed śmiercią. Alchemiczny eliksir z kopalń Persji, który zasklepia rany i przedłuża życie w nieskończoność. Ten, który odkrył eliksir, alchemik, lekarz i filozof w jednym, zapragnął towarzysza. Ale jak to bywa ze skradzionym bogom, podarowanym ogniem, towarzysz zbuntował się i odszedł. I to właśnie wtedy alchemik przygarnął psa. Mijają dziesięciolecia, mijają stulecia, a pan i jego wierny towarzysz przemierzają kraje, by wreszcie zostać brutalnie rozdzieleni, bo potwór powrócił. Czy tym razem uda im się odnaleźć? Jak dobrze wiecie, bo już dobrze mnie znacie, jestem straszną psiarą. Ja urodziłam się z psem i pewnie z psem odejdę, dlatego właśnie ta historia od razu trafiła do mojego serca, a po pierwszych akapitach ja po prostu wiedziałam, że będę musiała jej patronować. Ale nie myślcie wcale, że Mam na imię jutro to jest jedynie opowieść przeznaczona dla psiarzy. Co to to nie? Dlatego, że Damien Diben stworzył historię absolutnie uniwersalną. Opowieść o klątwie życia wiecznego, samotności, tragedii rozdzielenia, ale przede wszystkim o tęsknocie. Czytając tę powieść, słuchajcie, od razu wpadł mi na myśl ukochany mój Czerwony śnieg i Jana R. MacLeoda, gdzie w bardzo podobny sposób poruszony jest ten właśnie temat wieczności w samotności. Oczywiście on jest tam poruszony o wiele mroczniej, ale mimo wszystko. U Dibena bowiem ta tęsknota jest równie porażająca, jest równie druzgocząca, zrozumiała tym istotom, które są skazane na siebie na wieczność, a pozbawione są swojej obecności. Ten właśnie aspekt powieści poruszył mnie najbardziej, to właśnie takie historie trafiają najgłębiej do mojego serca, ale Mam na imię jutro oczarowało mnie również bogatymi, kunsztownymi opisami. Obserwujemy tutaj świat widziany oczami psa, dlatego że to pies jest narratorem, ale to nie jest taka narracja tandetna czy infantylna, taka znana z obyczajówek z psami właśnie w tle. Co to to nie? Słuchajcie, tutaj mamy bogate, prawdziwie zachwycające portrety i krajobrazy. Dzięki właśnie tym opisom wpadamy w kolejne wieki, wpadamy w kolejne stulecia, jesteśmy zaskoczeni, jak one mogły być sobie bliskie, a jednocześnie tak dalekie. Powracając do tego porównania z Czerwonym śniegiem, Mam na imię jutro, to jest również taka opowieść, która skrywa za sobą głębsze filozoficzne sensy. Jest absolutnie wzruszająca, przepiękna i po prostu no musicie ją przeczytać. Dla takich właśnie opowieści, słuchajcie, powstał Wielki Buk, takich, które docierają aż do tych strun naszego serca, które udowadniają, że my po prostu jesteśmy ludźmi. Słuchajcie, czytajcie, czytajcie, Mam na imię jutro Damiena Dibena. A teraz, kochani, na dokładkę dorzucę Wam jeszcze trzy inne tajemnicze historie, a tajemnicze dlatego, że zawierają w sobie ten element nieśmiertelności i niesamowitości. Czerwony śnieg i Jana R. MacLeoda, skoro znalazł się w moim porównaniu, również nie mogło go zabraknąć w tym zestawieniu. Jest to niesamowicie piękna opowieść o walce o swoje człowieczeństwo w ciemności samej historii. Zachwyca językiem, zachwyca frazą, zachwyca poetycką wampirycznością, ale przede wszystkim zachwyca tym ujęciem historycznym i całym historycznym zamysłem. Powalająca. Pierwszych 15 żywotów Harry'ego Augusta, Claire North, jest to, słuchajcie, thriller, w którym zawierają się elementy science fiction, opowieść o tym, który rodzi się wciąż od nowa i powraca, by naprawić błędy wszechświata. Podobnie jak u Dibena, tak i tutaj znajdziemy tę odwieczną walkę dobra ze złem, ale u Claire North, słuchajcie, znajdziemy również dwóch bardzo, bardzo ciekawych bohaterów, naprawdę jednych z ciekawszych w literaturze współczesnej.
I wreszcie jej wszystkie życia Kate Atkinson. To jest historia Ursuli, która również rodzi się wciąż od nowa, powraca, dokonuje innych wyborów, tak żeby przetrwać jeszcze dłużej. Jej celem jest zniszczenie tego, który próbuje zniszczyć świat, czyli Adolfa Hitlera. Kochani, o wszystkich tych trzech powieściach opowiadałam tutaj na kanale Wielkiego Buka, opowiadałam również na blogu Wielkiego Buka. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, szukajcie na kanale i na blogu. Właśnie zachęcam Was bardzo. A teraz, kochani, razem z wydawnictwem Albatros zapraszam Was na konkurs. Mam aż 3 egzemplarze tej perełki do wygrania. I słuchajcie, pytanie jest trudne, ale jest warte świeczki. Gdybyś mógł żyć wiecznie, gdybyście byli nieśmiertelni, to jaki mielibyście cel? Co by Was motywowało? Co by Was napędzało do tego życia? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do końca kwietnia, a ja na dniach wybiorę 3 zwycięzców. Kochani, ta powieść jest porażająca, trafia prosto do serducha, jest wzruszająca, jest niesamowicie napisana i tak jak już powiedziałam, ona skrywa inne, głębsze sensy, które naprawdę warto poznać, warto je odnaleźć. Po więcej słuchajcie tej powieści, zaglądajcie koniecznie na bloga Wielkiego Buka, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! Psst! Jeszcze tutaj jesteście? Jeśli tak, to koniecznie musicie nadrobić mój najnowszy filmik o trendach literackich na wiosnę 2019. Kochani, musicie wiedzieć, co w trawie piszczy. Serdecznie Was zapraszam. A jeśli jesteście tutaj nowi, to witam Was serdecznie, rozgoście się, rozejrzyjcie. Mam nadzieję, że Wam się tutaj spodoba. Jeśli tak, nie zapomnijcie subskrybować kanał. Wystarczy, że najedziecie tutaj na logo i klikniecie przycisk subskrybuj. Do zobaczenia!